Nasze ulice, nie tylko Warszawy, ale także Gdańska, Poznania, Hajnówki i innych miast. Trwa wymiana oskarżeń, haniebnie bezczeszczone są pomniki. Przywracanie pamięci o żołnierzach drugiej konspiracji trwa od lat. Prowadzone z determinacją działania rodzin żołnierzy w latach 90. wspieranych przez grupki pasjonatów i nielicznych tylko historyków, dziś zaowocowały społecznym fenomenem. Dla sporej grupy najmłodszego pokolenia Polaków to właśnie żołnierze antykomunistycznej konspiracji stanowią wzorce, są prawdziwymi bohaterami. Ale choć od kilku lat oficjalnie obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czarna legenda ukuta w latach ogniskuje się wokół postaci kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury, wybitnego konspiracyjnego dowódcy. I o nim dziś warto rozmawiać. A w naszym studiu syn żołnierza, który budzi tak wielkie kontrowersje. Syn kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Witam serdecznie, pan przyjechał specjalnie do nas z Bydgoszczy. Jest z nami historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, pan Michał Ostapiuk, znawca tematyki podziemia niepodległościowego i autor biograficznego opracowania Komendant Bury. Witam serdecznie doktora Kazimierza Krajewskiego. To on należy do tych nielicznych historyków, którzy od lat tropią dzieje żołnierzy drugiej konspiracji. I jest z nami mecenas Grzegorz Wąsowski. Fundacja Pamiętamy, działacz jednej z pierwszych organizacji, która od lat 90. przywracała pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia. Stalinowskie hasło o faszystach i bandytach mordujących mniejszości narodowe powtarzają dziś działacze KOD-u, neomarksiści, czyli Zandberg i starzy postkomuniści. Posłuchajmy, co o żołnierzach wyklętych mówił jeszcze niedawno Włodzimierz Czarzasty. Wśród nich było wielu bandytów, morderców, złodziei. Prawosławna Cerkiew Autokefalii Polskiej i część białoruskiej mniejszości uznała ofiary kapitana Burego za świętych męczenników. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zapowiadają, że gdy wygrają wybory, wyrzucą święto żołnierzy wyklętych z kalendarza. I właśnie postać kapitana Burego najczęściej służy im jako argument. Dlaczego? Rzecz dotyczy ofiar cywilnych. Przypomnijmy fragment naszego reportażu z grudnia ubiegłego roku. Zimą 40. Żeby Białostoczyznę, tą przychylną podziemiu antykomunistycznemu, spacyfikować. Podziemie oczywiście dzięki wywiadowi pozyskuje takie informacje. Pada rozkaz w strukturach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żeby przeprowadzić akcję pacyfikacyjną na wybranych wioskach białoruskich. Ma to być akcja, która będzie taką manifestacją. Wy pacyfikujecie nasze wsie, my spacyfikujemy wasze. Ten antagonizm jest jeszcze podsycany dodatkowo przez to, że część ludności białoruskiej, ale także w Urzędzie Bezpieczeństwa. Po 1946 roku w Nowej Polsce to, co faktycznie się zmieniło z perspektywy białoruskiej, to jest ta możliwość awansu społecznego. Białorusini, oni z chęcią skorzystali z tego awansu. Jeżeli mogli wyjechać do miasteczka, pracować nawet w UB, to często to robili po prostu. To, że ktoś był nauczycielem języka białoruskiego, czy nawet jeśli należał do PPR-u, nie może być przyjęte jako usprawiedliwienie, że go przyszli i bez sądu rozstrzelali. Cerkiew nasza dokonała zbiorowego aktu kanonizacji męczenników, ponieważ ci, którzy byli zabijani za wiarę, są dla nas nie źródłem rozpaczy i beznadziei, a odwrotnie. Zjednoczenia Wojskowego, poważny odsetek, także kadry dowódczej, stanowili żołnierze wyznania prawosławnego pochodzący z Wileńszczyzny, ale także i z tego terenu. Sąd wydał wyrok rehabilitujący kapitana Romualda Rajsa Burego.
i porucznika Kazimierza Chmielowskiego Rekina. Pan Łabęcki mówi o tym wyroku rehabilitującym, no ale najpierw powiedzmy, kapitan Bury, Romuald Reis Bury, jak i wielu dowódców drugiej konspiracji zostało na mocy stalinowskich wyroków osądzonych i rozstrzelanych katyńską metodą strzałem w tył głowy. Taki los spotkał pańskiego ojca. W 1995 roku uzyskał pan wreszcie wyrok wojskowego sądu, który uchyla, unieważnia tamten wyrok z 1949 roku. To jest postanowienie, które czytamy, uznać za nieważny wyrok wojskowego sądu w Białymstoku. Postanowienie za nieważny wyrok byłego wojskowego sądu rejonowego Romualda Reisa. Czy tym samym udało się oczyścić zarzutów i przywrócić dobre imię pańskiemu ojcu? Panie redaktorze, wydawało mi się, że to jest taki bardzo ważny moment. Kiedy ogłaszano postanowienie sądu, była moja mama świętej pamięci, była moja żona. Byłem wzruszony i powiedziałem coś, co może w sądzie nie należy ale mówić, ale powiedziałem, że jestem dumny i szczęśliwy, że stoję teraz przed sądem, słyszę wyrok sądu, orzeczenie sądu, jakże inne niż to z 49. Ja się w ten czas zastanawiałem, w tamtych czasach, bo dziś jestem już doedukowany, że ojciec podjął walkę. Przecież jako żołnierz zawodowy walczył w 39 roku, a potem mógł przecież siedzieć przy żonie, przy dziecku, jakoś tam przeczekać, jak niektórzy. Nie, poszedł do tej partyzantki, poszedł kupując za własne pieniądze, troszkę kosztem rodziny, broń zdobywał po tych lasach przez przecież prawie 7 lat. Po tych lasach, w złych warunkach, zimno, często zawszone pomieszczenia. Ale ojciec był z rodziny patriotycznej. To była rodzina o tradycjach niepodległościowych. Starszy brat ojca, kapitan służby czynnej, zginął w Oflagu, w Stalagu, przepraszam, w niemieckim. Drugi brat na statku, na okręcie marynarki brytyjskiej jako żołnierz. Trzeci brat został ranny w kampanii wrześniowej i już potem był kontuzjowany przez do końca życia. Dwie siostry ojca wywiezione zostały na roboty do Niemiec. Ojciec kochał Polskę. Ja to wiem nie tylko z tego, co mi mama opowiadała, czy towarzysze broni, ale wiem z zapisków ojca. One są sygnowane ku ostrej bramie. Ojciec wierzył, że Polska będzie, że się da odbudować. Moja mama miała takie wątpliwości, bo potem mówiła, prawda, że ujawni się, że to, że tamto. Nie, ojciec twardo stał na stanowisku, że trzeba walczyć o Polskę. Oni myśleli, że jednak ci zachodni sojusznicy coś zrobią, że coś będzie. To tak, nie było pewne. Taka postawa towarzyszyła wielu oczywiście widzimy, jak bardzo naiwne były to oczekiwania, panie Kazimierzu. Tak, oczywiście. Natomiast podziemia powojennego zostało ukutych wiele takich jak gdyby antymitów. Ale o tym nie. Czy rzeczywiście oni mieli prawo liczyć, że coś się zmieni? Czy mieli taką nadzieję? Tak, bo dzisiaj my możemy się wymądrzać na temat tego, jak wydarzenia się potoczyły, bo mamy wiedzę, której oni nie mieli. Oni byli przekonani, że nasi sojusznicy dotrzymają zobowiązań wobec nas, a potem nawet, kiedy już znana była zdrada jałtańska, to jednak sądzono, że opór zbrojny, opór konspiracyjny jest celowy, gdyż w jakiś sposób wspiera legalnie istniejącą, działającą opozycję, że komuniści
przegrają wybory. Przecież ustalenia jałtańskie mówiły o wolnych wyborach. Było przekonanie, że sojusznicy zachodni dopilnują, żeby one były naprawdę wolne. Nie, to się okazało zupełnie niemożliwe. Czyli to nie była jakaś totalna desperacja grupki szaleńców? Nie, to była kontynuacja podziemia tego, które walczyło w okresie okupacji niemieckiej. To jest ciągłość walki. Zmienił się tylko okupant, natomiast cel, z jakim oni szli do walki jeszcze za Niemca, no, pozostawał cały czas nieosiągalny. Tym celem było niepodległe państwo polskie. I też musimy pamiętać, że niezależnie od tego, że podziemie poniosło w tym wymiarze wojskowym porażkę, to po pierwsze ci żołnierze przyjęli na siebie atak systemu komunistycznego i przez no, co najmniej do 1947 roku dzięki ich walce proces sowietyzacji społeczeństwa polskiego był powstrzymywany. Opóźnili w związku z tym rozprawę z Kościołem. W związku z tym no, nie udało się komunistom Kościoła spacyfikować, bo zaczęli zbyt późno. Komuniści zrezygnowali też z planów kolektywizacji wsi, bo wiedzieli, że nawet te grupy przetrwania, które walczyły po 1947 roku do początku lat 50., że one są takim zarzewiem, takim no, skupiskiem, które eksploduje w momencie, kiedy właśnie przystąpią do komuniści do kolektywizacji. Także ten opór no, przyniósł wymierne wartości dla naszej wspólnoty narodowej. Okupili to bardzo, bardzo drogo. Tak? Jeśli mogę, panie redaktorze, szanowni panowie, ja przyniosłem ze sobą fragment rozkazu 1945 roku, rozkazu mego ojca do żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej. Króciutko. Znaleźliśmy się tutaj wszyscy po to, by móc zadokumentować niezłomną wolę naszego narodu, że my Polacy nie możemy się zgodzić na ten stan rzeczy, jaki obecnie panuje w naszym kraju. Porzuciliśmy swe domy i rodziny, bo honor nasz nie pozwoli nam na bezczynne siedzenie. Obecnie, kiedy ojczyzna potrzebuje pomocy, wielu ją opuściło. Opuścił ją każdy, kto mało kochał. Prawdziwy Polak jednak opuścić jej nie może. Wierzę niezłomnie, że naród polski nie padnie. Broni swej nie złoży i będzie walczyć dotąd, dopóki ojczyzna nasza nie odzyska pełnej niepodległości w swoich granicach. No bardzo pięknie charakteryzuje postawę pańskiego ojca. Dziś użyczył pan mu głosu. On jakby na moment tutaj dał... Ojciec pewnie chciał, żebym to przeczytał. Tak. Wzruszająca chwila. Dziękuję serdecznie. Ale pana radość trwa niedługo. Po 10 latach od unieważnienia, od uchylenia tego wojskowego sądu pojawiają się badania Instytutu Pamięci Narodowej i śledztwo... zostaje ta sprawa podsumowana. Reasumując, zabójstwo i usiłowania zabójstwa tych osób należy rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej, a zatem należące do zbrodni ludobójstwa, wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Tak o dokonaniach pańskiego ojca i grupy żołnierzy, którym dowodził w białoruskich wioskach zimą 1946 roku, pisze prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. To sformułowanie bardzo często było przywoływane właśnie, to orzeczenie Instytutu Pamięci Narodowej bardzo chętnie było cytowane przez różnych utrwalaczy czarnej legendy, tak jak widzieliśmy choćby w tym tytule Gazety Wyborczej. Czym dla bliskich Burego, czym dla historyków, dla tych, którzy tą legendę, tą prawdę o żołnierzach wyklętych próbowali odtworzyć, odbudować, czym było dla panów to orzeczenie Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej? Znaczy tak, z punktu widzenia formalnego, to bez wątpienia w porządku prawnym obowiązujące jest to postanowienie przywoływania... Prokuratora, to nie jest... Nie, postanowienie sądu z września 1995 roku, stwierdzające nieważność wyroku wydanego przez sąd komunistyczny na Burego i Rekina. To na podstawie ustawy z lutego 1991 roku sąd procedował i orzekał. I przepis tej ustawy stanowi jasno, to jest artykuł 2 ustęp 1, że stwierdzenie nieważności jest równoważne z uniewinnieniem. Także w świetle prawa Bury i Rekin są no, osobami no, nieskazanymi, niewinnymi. No tak, ale prokurator IPN-u... Tak.
Natomiast no, prokurator IPN-u, umarzając postępowanie, umarzając śledztwo, de facto zbudował akt oskarżenia przeciwko Buremu. No, te fragmenty przed chwilą zostały przywołane. I tutaj no, nie chodzi o obronę legendy, tylko chodzi o faktografię. To znaczy doktor Krajewski i ja no, napisaliśmy dwa artykuły na ten temat. No, my zdecydowanie się z taką oceną prawną działań podjętych przez oddział Burego na przełomie stycznia i lutego 1946 roku nie zgadzamy. Oczywiście tutaj istota tkwi w szczegółach. To są... O tych szczegółach zaraz porozmawiamy, ale dzisiejszego poranka otrzymaliśmy wiadomość no, budującą. Oto właśnie dzisiaj z datą 11 marca na stronach Instytutu Pamięci Narodowej wczesnym rankiem pojawił się następujący komunikat dotyczący informacji, uwaga, Instytut Pamięci Narodowej wobec znaczącego postępu badań naukowych informuje, że zawarta w ustaleniach końcowych śledztwa informacja, iż sprawcy swoje działania kierowali przeciwko określonym społecznościom wiejskim, grupom ludzkim, których łączyło pochodzenie i wyznanie, nie odpowiada stanowi faktycznemu. Czyli niejako mamy dzisiaj na stronach Instytutu Pamięci Narodowej dwa sprzeczne komunikaty. Jeden ten, który wcześniej czytałem, który mówi o ludobójstwie i o zbrodniach. Ten, który mówi, że te działania żołnierzy Burego określane jako ludobójcze nie odpowiadają stanowi faktycznemu, ponieważ, no właśnie, ponieważ pojawiły się nowe badania. Czy to przełom, panie Michale? Czy też sprzeczne. Ten komunikat informuje o tym, że w ostatnim czasie przeprowadzono szereg badań tu obecnych pana mecenasa i pana doktora, czy też doktora Mariusz Bechta w książce o podziemiu narodowym. Te badania, tuż moja książka, posunęły znacznie temat do przodu. Doszło do nowych analiz dokumentów. Pojawiły się może w niedużej ilości, ale też pewnego rodzaju nowe ustalenia, nowe dokumenty, które pozwoliły na ustalenie. No i tu możemy powiedzieć, że te osoby, które zajmowały się naukowo tym, badały ten temat, doszły do wniosku, że ustalenia prokuratora są błędne w tych obszarach, w których zakłada, że działania kapitana Rajsa nosiły znamiona ludobójstwo. No. Z całą pewnością możemy taką tezę wykluczyć. Zwracam się do Grzegorza Wąsowskiego. Jak to jest? No przecież pracujecie panowie na tych samych materiałach. To są bardzo często te akta procesu, prawda? To są zeznania ludzi w śledztwie. Czytacie te same dokumenty, ale macie zupełnie inne wnioski. Tak, naszym zdaniem te zasoby archiwalne, materiały źródłowe no należy oceniać, analizować bardzo krytycznie. Pamiętajmy, że podstawowy zespół został wytworzony, tych dokumentów został wytworzony przez komunistyczny aparat represji. Tak? Świadkowie, którzy zeznawali w sprawie Burego, to byli w większości bliscy ofiar bądź osoby materialnie poszkodowane działaniami oddziału Burego. Zatem no nie miały większych problemów, żeby zeznawać zgodnie z zapotrzebowaniem i pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Byli podkomendni Burego, to zwłaszcza dwaj funkcyjni, Szczygieł i Gołąb. Oni, mimo że mieli no, znaczącą kartę bojową, to no, nie zostali, jeden z nich został skazany na karę więzienia, a drugi wedle naszej wiedzy w ogóle nie był aresztowany. No właśnie, ich los był zupełnie inny. Tak, jeden z nich, Szczygieł, odpowiadał, znaczy on po prostu nawet nie odpowiadał, tylko no, przyjechał jako świadek, zeznał i wrócił do domu, tak? I jakby to, że los tych dwóch funkcyjnych potoczył się zupełnie inaczej niż los wielu ich kolegów z oddziału, których dorobek bojowy był znacznie mniejszy, no nakazuje brać bardzo mocno pod uwagę ten kontekst ich sytuacji przy ocenie wiarygodności ich zeznań, które złożyli w sprawie Burego. Tymczasem, no jak czyta się tą informację... Czyli co, byli przemuszani albo zwerbowani, no, raczej walczyli o życie? Raczej walczyli o życie w ramach pewnej umowy, pewnego układu z funkcjonariuszami UB I na przykład w sprawie furmanów, no to jednej z bardziej bulwersujących kwestii, zeznawali, że pod Puchałami 31 stycznia 1946 roku doszło do selekcji narodowościowej, że Bury spośród 40 co najmniej furmanów zwolnił Polaków, a zastrzelono tylko ludzi narodowości białoruskiej wyznania prawosławnego.
Tymczasem no, analiza dokładna dokumentów wskazuje, że tak nie było, że ani kryterium narodowościowe, ani wyznaniowe nie były kryterium selekcji. A przypomnijmy, panie Michale, kryterium narodowościowe albo wyznaniowe jest potrzebne, żeby ukuć tezę o zbrodni, która da się podciągnąć pod zbrodnię ludobójstwa. Tak, no tylko w takim wypadku możemy o takiej zbrodni mówić. Czyli według waszych ustaleń o ludobójstwie nie może być mowy? No, ja jestem głęboko przekonany, że taka ocena prawna działań, zwłaszcza rozkazodawstwa Burego i w tym obszarze, w którym jego żołnierze wykonywali jego rozkazy, no, jest całkowicie chybiona. Co więcej, no, nie można mówić o tym, że wydawał rozkazy mordowania kobiet i dzieci, chociaż się o tym mówi. Nie można twierdzić, że nie wiem, w tych wsiach białoruskich no, zapędzano ludzi do ognia, czy po zastrzeleniu wrzucano ludzi do ognia. No, to są rzeczy, które no, w świetle krytycznej analizy źródeł po prostu się nie bronią. Dobrze, ale panowie, przepraszam bardzo. Jednak trzy miesiące temu, tu w tym studiu, był pan Sergiusz Niczyporuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej. I w opowieściach mieszkańców wsi ta historia wygląda zgoła dramatycznie. Oddajmy mu głos. Bardzo proszę. Bury, który tutaj przewija się jako idol Basi, przecież miał oddział złożony ze 100 ludzi. Ponad 100. Gdyby nieopatrzność Bury, ludność mojej rodzinnej wsi. Zostało spalonych żywcem 3 moich braci, z których najstarszy miał 7 lat. Czy rzeczywiście Bury miał plan wymordowania całej wsi? Czy tylko cud ocalił tych ludzi? Tu trzeba wyjaśnić, na czym polegało to polecenie pacyfikacji. Nie, no, to nie miała być pacyfikacja w takim rozumieniu, jak pacyfikacje niemieckie w czasach okupacji narodowych socjalistów niemieckich ziem polskich. Miał być to taki przemarsz przez wsie zamieszkałe przez ludność białoruską sprzyjającą reżimowi komunistycznemu. Podczas tego przemarszu miano ukarać karą śmierci funkcjonariuszy UB, osoby współpracujące z Urzędem Bezpieczeństwa i w jakimś tam stopniu zastosować odwet na mężczyznach z tych wiosek w czynny sposób popierających reżim komunistyczny. W 3 spośród tych wiosek, których dotknęły represje oddziału Burego, były zorganizowane bojówki komunistyczne, takie mniej więcej jak Ormo. Ormo wtedy jeszcze nie było zorganizowane, ale to można porównać. Mężczyźni mieli broń, występowali po stronie władzy komunistycznej. Gdyby Bury chciał przeprowadzić, tak jak przed chwilą mówiono, taką totalną pacyfikację, to przecież on by, te jego represje dotknęłyby nie tych kilku wiosek, tylko mógł puścić z dymem pół powiatu. No dobrze, ale uporządkujmy fakt. Jest wieczór 29 stycznia 1946 roku. Do wsi Zaleszany wkracza oddział 120 ludzi. Tak, tylko nie wieczór, jest godzina 6 rano. Partyzanci Burego występują jako dowodzona przez oficerów sowieckich komunistyczna grupa operacyjna i tak też są odbierani przez mieszkańców Zaleszan. Co istotne. Oni stosowali kamuflaż po prostu. Tak, stosowali kamuflaż już od 27 stycznia 1946 roku. Oni maszerowali na Hajnówkę, gdy znaleźli się na terenach zamieszkałych w większości przez ludność narodowości białoruskiej. Stosowali ów kamuflaż. Tak samo było w Zaleszanach. I co istotne, Zaleszany pozostawały pod silnymi wpływami komunistycznymi już w okresie międzywojennym. Działała tam prężnie komórka, jaczejka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Nastawienie ludności Zaleszan do rzeczywistości po lipcu 1944 roku najlepiej oddała Eugenia Bazyluk, zeznając w lipcu 1949 roku, żona jednego z aktywistów komunistycznych w Zaleszanach, powiedziała o wsi: byliśmy dobrze ustosunkowani do rządu Polski Ludowej, jak również do Związku Radzieckiego i wrogo ustosunkowani do band leśnych. Tyle, że oddział Burego, wchodząc do Zaleszan, wcale nie miał zamiaru przeprowadzania tam jakichkolwiek działań represyjnych. Bury wybrał tę wieś po prostu na partyzancką dniówkę. Wieś była stosunkowo duża, 43 domy mieszkalne, była w stanie dźwignąć ciężar kwaterowania 160 ludzi, bo tak jak pan redaktor powiedział, oddział liczył 120 osób plus 40 wozaków, 40 wozaków. W sumie
160 osób. I do godziny 13-14 relacje między mieszkańcami wsi a partyzantami Burego, podkreślmy, udających tak jest. Jakiś oddział? Dokładnie tak. Oddział Wojska Komunistycznego były bardzo dobre, bardzo poprawne. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po tym, jak Bury zażądał od wsi wystawienia 20 podwód. Chciał po prostu dokonać zmiany części wozaków, których zabrał ze sobą 27 stycznia, czyli dwa dni wcześniej w miejscowości Łozice. I wówczas wieś Zaleszany się zbuntowała. Tylko żeby zrozumieć mechanizm tego, co się dalej działo, musimy sobie uprzytomnić, że oni się buntowali, sądząc, że mają do czynienia ze swoim wojskiem, z wojskiem komunistycznym. A buntowali się dlatego, że sądzili, że jako wieś no, z takimi tradycjami zaangażowania w system komunistyczny mają prawo się zbuntować. Panie redaktorze, styczeń 1946 roku to są realia totalnego terroru komunistycznego. To przeciętna polska wieś w sytuacji, w której wchodzi do niej uzbrojony po zęby 120-osobowy oddział KBW dowodzony przez Sowietów, wykonuje wszelkie polecenia w zakresie aprowizacji, wystawiania podwód bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Nikt nie śmiałby się przeciwstawić, tak? Oczywiście. A ludzie w Zaleszanach sądzili, że mają do tego prawo właśnie przez bo mogą się odwołać wyżej do NKWD czy gdzieś tam, tak? Znaczy po prostu przez to, że jako no, swoje wojsko komunistyczne no, nie może od nas żądać tego rodzaju ciężarów. I to na tym fundamencie był zbudowany ten opór wsi. I on się przełożył oczywiście na szereg epizodów konfliktowych, w których żołnierze Burego domagali się tych podwód, a mieszkańcy Zaleszan żywo przeciwko temu oporowali i jak oczywiście żywo? Musieli znaczy używać tej argumentacji, o której wspomniałem. To rzecz jasna, w oczach żołnierzy oddziału Burego i samego dowódca z Burym na czele, no było bardzo obciążające, tak, dla mieszkańców Zaleszan. I wtedy Bury podjął decyzję o ukaraniu materialnym mieszkańców Panie mecenasie, Zaleszan. Ale na czym polegało to zgromadzenie? Po to był ten komunikat o zebraniu i zgromadzeniu wszystkich w domu Sacharczuków, żeby uniknąć tego, aby sytuacja wymknęła się spod kontroli, aby uniknąć przypadkowych ofiar i żeby zabudowania wsi były palone już po tym, jak są opróżnione z ludzi. Tak? Po to dom Sacharczuka też albo został zapalony przez żołnierzy Burego, przy czym mechanika palenia była zupełnie inna niż tych pozostałych domów. Po prostu strzelono pociskiem zapalającym strzechę budynku. Tak czy inaczej, wszyscy mieszkańcy, którzy byli w domu Sacharczuków, z tego domu wydostali się i nikomu z nich nic się nie stało. Z jednym wyjątkiem. Pan Sergiusz Niciporuk mówi, że tylko cud uratował, że oni byli przeznaczeni na wymordowanie. Ale ja tutaj mogę brać odpowiedzialności za to, co mówi pan Niciporuk. No to twierdzenie po prostu nie ma pokrycia moim zdaniem faktografii. Jedyną osobą, która zginęła, która przyszła do domu Sacharczuków i zginęła, to był syn sołtysa wsi, który został wywołany z tego domu i zastrzelony za przynależność do partii komunistycznej. Zatem, gdyby chciał sensu wywoływać kogokolwiek z tego domu wcześniej, tak? Zresztą materiały zebrane w śledztwie IPN-u w 2004-2005 roku pokazują, tam kilku świadków zeznaje jednoznacznie, że uciekaliśmy z tego domu i do nas nie strzelano. Strzelano w górę. Nie, te najbardziej moim zdaniem prawdziwe zeznania podają, że w ogóle do nich nie strzelano. Chociaż w śledztwie w 1949 roku świadkowie mówili, że Bury wszedł do tej chałupy Sacharczuków, nakazał wyjść Polakom, wyszło 10 Polaków i dopiero wtedy podpalono budynek. Gdy ludzie uciekali z tego budynku, to zostali ostrzelani z broni automatycznej. Jeden z tych świadków zeznaje, że było bardzo dużo zabitych i rannych. Dlaczego to robiono? Właśnie po to, że już budowano tezę, że to były działania podjęte dlatego, że to byli ludzie o narodowości białoruskiej i wyznaniu prawosławnym, gdy tymczasem nie było tam żadnej selekcji. To są wszystko zeznania właśnie pod dyktando funkcjonariuszy komunistycznych. No a oczywiście rodzina państwa Niczyporuków dotknęła ogromna tragedia. Zginęło 7 członków tej rodziny, w tym czworo dzieci, i tylko musimy bardzo mocno zaakcentować, że to nie było objęte rozkazem i zamiarem Burego. Ci ludzie schowali się w swoim domu. Zeznania
córki Nikity Niczyporuka wynika, że oni się bali, to jest zeznanie złożone w 1996 roku, że bali się, że z tego zebrania będą ich wywozić, tak? No więc jeżeli ktoś zostaje w domu dlatego, że boi się wywózki, no to nie siada przy stole, tak? Tylko się w tym domu chowa, tak? W jakiś zakamarka, czy w piwnicy na ziemniaki, czy na strychu, no tego już nie wiemy. Natomiast ci ludzie się tam schowali i jeden z mieszkańców Zaleszan, zresztą syn komunisty jeszcze właśnie przedwojennego, jego brat był funkcjonariuszem UB i zginął z rąk żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej, a ten świadek był też później funkcjonariuszem UB, czyli osoba absolutnie nieprzychylna, no wroga wręcz partyzantom Burego, zeznał. Z tego co, a propos właśnie rodziny Niczyporuków, z tego co wiem, to chyba się ukryli i potem spalili się razem z zabudowaniami. Czyli właśnie ten motyw obawy przed wywózką, tutaj to zeznanie też potwierdza, że oni się schowali, tak, w budynku, w tych swoich zabudowaniach. I wreszcie jeszcze jeden element. Mamy zeznanie już cytowanej przeze mnie Eugenii Bazyluk. Ona mówi o swojej matce, która nie poszła na zebranie, tak? Ale nie poszła dlatego, że była chora, więc ona się nie ukrywała w swoim domu. I jak żołnierze Burego przystąpili do podpalania budynku, w którym się znajdowała, to ona po prostu z tego budynku wyszła, tak? I co? No wyszła z tego budynku i ani jej nie zabito, ani nie zraniono, no przeżyła. Natomiast, no państwo, rodzina Niczyporuków nie wyszła, bo prawdopodobnie nie wiedziała, schowana, że ten budynek jest podpalany. Zresztą jeszcze jedna rzecz, no prawda życia, jeżeli ktoś jest w budynku ogarniętym płomieniami i zdaje sobie z tego sprawę, tak. Także tragiczna sytuacja, oczywiście nie możemy pierwiastkować ofiary tych ludzi, zginęli ludzie niewinni, ale nie było to objęte zamiarem i rozkazem Burego. Dlatego mówienie o nim, że on mordował kobiety i dzieci, no jest takim samym nonsensem, jak mówienie, że w Zaleszanach zginęli wyłącznie funkcjonariusze czy współpracownicy aparatu komunistycznego. No rzecz jasna, dzieci w wieku lat 8, 3, 2, 1 rok, bo w sumie zginęło tam 7 dzieci. No, nie byli. Tragedia. Tak, straszliwa tragedia. Panie Michale, co pana zdaniem świadczy na rzecz tezy, że to nie było ludobójstwo? To te argumenty, które przywołał pan mecenas, ale warto jeszcze zwrócić na pewien mechanizm i tam, gdzie był kapitan Romuald Reis, tu mamy pewność, że oprócz Zaleszan był przy pacyfikacji wsi Wólka Wygonowska oraz wsi Końcowizna. We wsi Wólce Wygonowskiej ginie dwóch aktywistów partyjnych, czy też ludzi, których oddział jako takich zidentyfikował. Podpalona jest część zabudowań tej wsi i oprócz tych dwóch celowo osób nikt nie ginie. Zaś w Końcowiźnie przepraszam, oddział... jeszcze wejdę słowo. Dodajmy, że w Wólce Wygonowskiej mieszka około 300 osób, tak? Tak. I na te 300 osób giną dwie osoby. Tak? I podobne... Czyli to jest egzekucja... aktywistów partyjnych, czy też osoby, aha, które uznawano za takowe. I wieś kolejna, Końcowizna, w której mamy pewność, że tam kapitan Reis był. Mimo że w tej wsi działa komunistyczna bojówka, kiedy oddział podchodzi do tej wsi, zostaje ostrzelany, to jednak nie jest to na tyle skuteczne, oprócz żeby powstrzymać maszerujący oddział. Pluton podchodzi pod tę wieś, podpala zabudowania i oddział się wycofuje. Czyli palą, to jest dosyć wieczny wieczór, więc one się dosyć szybko rozprzestrzeniają. Ale tam nikt nie ginie. Kapitan Reis nie wydaje żadnych rozkazów do likwidacji. Nie mamy ofiar. Niewątpliwie do tragedii dochodzi w Zaniach. Otóż tam do zbliżającego się podporucznika Bitnego, który nadzorował akcję palenia tej wsi, część mieszkańców otworzyło ogień. Bitny ten opór przełamał, przystąpił do wyłuskiwania aktywistów komunistycznych i podpalania zabudowań. Niestety, część z jego żołnierzy otworzyła ognie również do ludności cywilnej. Zginęły kobiety i dzieci. Łącznie w tej wsi zginęło około 24 osób, z czego ponad połowę stanowiły kobiety i dzieci. Ale Bury nie był inicjatorem postępowania żołnierzy plutonu bitnego, bo w tym czasie był w Końcowiźnie, którą, przypomnijmy, spaloną bezkrwawo. Dobrze, czyli jak, czym tłumaczyć no to bestialstwo? No, giną kobiety, dzieci i to jest strzelanina na ślepo? Ogólnym chaosem na pewno. We wsi wybucha amunicja, stawiała ona opór, więc mechanika wydarzeń, pewna żywiołowość. Ale na pewno też wśród żołnierzy bitnego znalazły się osoby, czy przez niego inspirowane, czy nie, tego już dzisiaj nie rozstrzygniemy, no,
które zachowały się nagannie i zapewne gdyby ta wiedza do dowództwa dotarła, możemy się spodziewać, że jednak jakieś konsekwencje wobec nich byłyby wyciągnięte. Ja jeszcze wrócę do wsi Szpaki, która była palona, bo żeby pokazać, jak mało logiczny jest religijny aspekt. Otóż wieś Szpaki jest pacyfikowana przez pluton podporucznika Włodzimierza Jurasowa Wiarusa, żołnierza prawosławnego. Osoby przeznaczone do likwidacji wskazuje siatka składająca się między innymi z prawosławnych mieszkańców tej wsi. Tych osób, które są członkami NZW i mieszkają w Szpakach. To jest argument na rzecz tego, że całe kryterium religijne w ogóle jest nieuprawnione. Tutaj. Oczywiście, że tak. Szpaki są świetnym przykładem. Widzimy tam, że likwiduje się punktowo mężczyzn zidentyfikowanych przez siatkę, która składa się z osób prawosławnych. Mało tego, przy plutonie Wiarusa znajduje się jeden z mieszkańców Szpaków, który jest żołnierzem NZW. I to on już fizycznie pokazuje gospodarstwa, które należy podpalić. Za to tu jest to ta część materialna, chodzi o ukaranie materialne mieszkańców i wskazuje konkretne osoby. Jednym z najbardziej takich koronnych argumentów na rzecz tego kryterium narodowościowego i kryterium religijnego jest śmierć Furmanów. No tutaj doszło do egzekucji ogromnej. No zginęło 30 osób. Ilu tych wszystkich Furmanów było? Ta liczba się na przestrzeni biegu wydarzeń cokolwiek zmieniała, ale uporządkujmy po kolei te wydarzenia. 28 stycznia przed uderzeniem na Hajnówkę Bury w Łozicach gmina Orla bierze około 40 mężczyzn z podwodami, którzy mają służyć jako woźnice oddziałowi. Gmina Orla jest zamieszkała przez prawosławnych ponad 97%. Ta garstka niebiałorusinów mieszka zapewne w samym miasteczku, w samej Orli. Jest wielce prawdopodobne, że ta grupa 40 furmanów w całości składa się z Białorusinów, z prawosławnych. Jest mało prawdopodobne, żeby w tej grupie znaleźli się jacyś Polacy. Już po Zaleszanach i po Wólce Wygonowskiej Bury zwalnia kilkunastu ludzi z tej grupy wziętych w Łozicach i zastępuje ich 14 furmanami wziętymi w Krasnej Wsi. 31 stycznia... Przepraszam, jak można zinterpretować to zwolnienie? Że jednych zwalnia, a drugich bierze? Akurat w tym przypadku chodziło o wymianę, podwód o wymianę koni, ale zwalnia Białorusinów. Zwalnia no tak, większość tylko, że... Białorusinów. To jest stała praktyka. Chciał zamordować tych furmanów, tych woźniców, ponieważ za dużo wiedzieli. No przecież jeśli to zwolnienie dzieje się już po tych dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Wólce i w Zaleszanach... To jest oczywiście nonsens. To ta teza nie wytrzymuje. Tak, bo przecież furmani wzięci w Krasnej Wsi nie byli świadkami żadnych takich, no właśnie tych wydarzeń w Wólce. Ani w Zaleszanach, ani w Wólce. Ani w Zaleszanach, ani w Wólce. 31 stycznia rozstrzyga się los furmanów. Ich jest znowu, przypomnijmy, po tej wymianie około 40. Co najmniej 10 zostaje zwolnionych. I no, 30 zginie zastrzelonych w owym lesie pod Puchałami Starymi. W mojej ocenie, w naszej ocenie, w tej grupie furmanów może być jeden, najwyżej dwóch Polaków. Więc o jakim tutaj podziale wedle kryteriów narodowościowych czy wyznaniowych mówilibyśmy? To jest grupa w zasadzie w całości złożona z Białorusinów. No więc oczywiście powstaje pytanie. Skoro odrzucamy tezę o zdecydowaną większość stanowili Białorusini. Stanowili Białorusini. Tam jest jeden, może dwóch Polaków. Więc jakie kryteria tutaj wchodziły w grę? No, z mecenasem Wąsowskim, wędrując swego czasu po Podlasiu, mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z żołnierzy podziemia Połakowskiego. W tym czasie, kiedy się te wydarzenia działy, był żołnierzem WiN-u. On był zaprzyjaźniony z Korzeniewskim, Osą, jednym z funkcyjnych z oddziału Burego i w jakiś czas właśnie po tych wydarzeniach, o których mówimy, oni się spotkali. Ten nasz rozmówca zadał pytanie Osie, dlaczego zabiliście tych furmanów? I odpowiedź brzmiała,
oni sami wygadali sobie swój los. Przypomnijmy, oddział Burego cały czas występuje jako grupa operacyjna, komunistyczna, KBW, prowadzona przez oficerów sowieckich. Zeznań także zgromadzonych tych już na początku naszego stulecia wynika, że w zasadzie do końca Furmani byli przeświadczeni, że mają do czynienia z grupą operacyjną. Natomiast ci żołnierze... No ale przepraszam bardzo, czy do pierwszej czy do drugiej pacyfikacji dochodzi na ich oczach? Wejdę słowo. Tak, ale przecież pacyfikacje... Czy to da się utrzymać ten rodzaj kamuflażu? Jako że komunistyczne grupy operacyjne spacyfikowały nie jedną wieś na Białostoczyźnie. Tu można wymienić kilkanaście wiosek nawet Korczyna poszedł z dymem. Oczywiście zgoda, tylko dodajmy, że w Zaleszanach, zanim rozpoczęło się palenie zabudowań wsi, to tabor został z tej wsi wyprowadzony. Także Furmani nie byli bezpośrednimi świadkami zdarzeń, a wystarczyło, że zakomunikowano im, że wieś została ukarana, no zresztą zgodnie z prawdą w tej części materialnej, za odmowę wystawienia podwód. Tak, to w żaden sposób nie rozumiem, no dobrze, że kapitan Michał, Rajs cały czas utrzymuje ten kamuflaż i to są relacje białoruskie, czyli które potwierdzają. Czyli co, wydają komendy po rosyjsku, chodzą tak, z pakietami? Tak, i nawet momentu. Zwalniając Furmanów, nakazują im zostać, zostańcie tutaj, bo za chwilę przybędzie kolejna grupa operacyjna z samochodami. W Krasnej Wsi się to dzieje. W Krasnej Wsi. No więc tak, więc co to znaczy, że Furmani sami sobie wygadali swój los? Przez tych kilka dni, kiedy jeździli z żołnierzami Burego, ci prowadzili z nimi rozmowy. I no, widać było, którzy z tych ludzi na przykład chwalili się tym, co robili w 1939 roku, jaki był ich stosunek do upadku państwa polskiego w 1939 roku, do klęski wrześniowej, jaki jest ich stosunek do tej rzeczywistości obecnej, do reżimu komunistycznego, jaki jest ich stosunek do polskiego ruchu. Propozycje współpracy z komunistyczną grupą operacyjną. Być może wypowiadali się na temat swoich sąsiadów, ludzi, co do których podejrzewają, że uczestniczą w ruchu niepodległościowym. I to było w naszej ocenie kryterium podziału i na tych, którzy zostali w lesie pod Puchałami i na tych, którzy zostali zwolnieni. I tu na potwierdzenie tej naszej tezy jest kolejny taki fakt z naszych wędrówek po Podlasiu. Myśmy swego czasu rozmawiali ze starymi gospodarzami w jednej z wiosek niepodległościowej, organizacji niepodległościowej. Jakie to były lata? Kiedy prowadziliście te badania? Było to co najmniej 10 lat temu, kilkanaście lat temu. Czas płynie szybko. I ci gospodarze opowiedzieli nam, ci starzy ludzie, że po prostu wyreklamowali u Burego, jednego właśnie z tych Białorusinów z Krasnej Wsi. Po prostu delegacja ze wsi poszła do Burego i powiedziała, niech komendant go zwolni, wieś gwarantuje, że to jest porządny człowiek. Czyli gdyby Bur miał zamiar zabijać wszystkich napotkanych Białorusinów w tym przemarszu, czy tam prawosławnych, to oczywiście tego rodzaju względy tutaj by w grę nie wchodziły. W naszej ocenie kryterium podziału na tych, którzy odeszli z Krasnej Wsi i dla tych, co zostali w lesie pod Puchałami, tak jak powiedziałem, stosunek do polskiego ruchu niepodległościowego, stosunek do państwa polskiego. No i dodajmy, że jeszcze było to bardzo ważne, proszę, że wśród zlikwidowanych Furmanów jeden nie był wyznania prawosławnego, właśnie, był adwentystą. Więc zwolniono prawosławnych, wśród rozstrzelanych nie wszyscy są prawosławni. No to też pokazuje, że mamy tutaj naprawdę do czynienia z takim zakłamaniem prawdy. Dzisiejsze orzeczenie IPN-u, dzisiejszy komunikat IPN-u wzbudza emocje, to widać już po komentarzach, jakie się pojawiają. Czy możemy zobaczyć te komentarze? Bardzo proszę. Nie mamy tych komentarzy, w związku z tym pytanie do pana. Aha, żołnierze wyklęci zamordowali w Wierzchowinach, to nie jest chyba ten komentarz. Zwracam się do syna kapitana. Czym dla pana są te nieustanne oskarżenia? No bo tu została wykonana jakaś gigantyczna praca. Historycy, znawcy tematu angażują się w to, ale czy to od razu zmieni to nastawienie, jakie widać w opinii publicznej? Panie redaktorze, ja jestem niezmiernie wdzięczny, nie muszę o tym mówić, dla badaczy historii podziemi i losów mego ojca. Ale sam byłem przekonany, że to inaczej było, niż pokazuje tamte śledztwo. Ojciec mój przecież był odznaczony
Krzyżem Walecznych, dwukrotni Virtuti Militari, krzyż, Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami. To tak samo się dawało? Przecież to tak za coś musiał dostać. Przecież nie za tą akcję. W ogóle ta akcja pacyfikacyjna była podyktowana rozkazem komendanta okręgu Kotwicza. To tak przy okazji. Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, żyję na tym świecie. Pracowałem na uczelni, studenci, ludzie. Ja się udzielam w wielu miejscach. Prowadzę chór w kościele, dużej parafii. Przechodzę i ja czuję, czułem często na sobie no, takie spojrzenie. Niektórzy to artykułowali. Co, syn bandyty? Syn Burego. Syn... Widzieć jeszcze jedno, że nie tylko ja, ale moja rodzina, wnuki. Jeden wnuk zmienił szkołę, bo mu dokuczali. Dlaczego kłamią? Dlaczego media, różne media, kłamią, mówią nieprawdę, nie chcą sięgnąć po argumenty? Nie wierzę w to, że się skończy dla wielu, którzy oglądają ten program, którzy zechcą przeczytać. Ale dlaczego IPN przez tyle lat utrzymywał to? Przecież te badania były wcześniej. Dlaczego? Dlaczego niektórzy piszą, nie wiem, z chęci zysku? To jest straszne. Proszę wierzyć, to jest straszne. Bo człowiek żyje i ja nie mogę chodzić, powiedzmy, między ludzi i mówić, słuchajcie, ile tysięcy każdego miesiąca było wejść na stronę internetową IPN-u. To, co się stało, to jest tylko namiastka. Bo powinien być może jeszcze szerszy komentarz. Jeżeli to śledztwo, ta opinia prokuratora, bo opinia prokuratora była przez wielu właśnie tych ludzi mediów traktowana jako IPN wydał wyrok, IPN orzekł. Roma locuta causa finita. Tak, tak, tak. A przecież orzeczenie sądu. Nie, to się nic nie liczy. My mówimy o państwie prawa. Przepraszam, ja mam tu zapisane, co pan profesor Cęckiewicz powiedział na tym niedawno na Facebooku swoim. Mamy do czynienia z ordynarnym fałszowaniem biografii kapitana. Ja tylko fragmencik przeczytałem. Ordynarne fałszowanie. Ale ja z tym żyję. Moja rodzina żyje. Jak długo? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja boleję nad tym, co się stało. Mnie to nie jest do wesoło. Wróci do tego, że ofiara krwi niewinnych ludzi. Ja się modlę za mego ojca, za jego żołnierzy poległych, ale modlę się również za te ofiary pacyfikacji. Za wszystkie ofiary pacyfikacji. Nikt nie chce ginąć. Ale to, co niektóre media wyprawiają, to jest po prostu przykre i nie chcę już dalej mówić, bo... Ostatnie pytanie. Czy dzisiejszy nie będzie już ostatniego pytania. Dostałem informację, że schodzimy. Dzisiejszy dzień na pewno jest przełomem. Bardzo się cieszę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję panu. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.